Konstytucji prawo Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. I w kolejności alfabetycznej Andrzej Bednarczyk. Ślubuję, tak nie było. Błotkowski Krzysztof. Ślubuję. Adam Czuska. Ślubuję. Barbara Kołakowska. Grzegorz Koski. Irena Kozakiewicz. Andrzej Kutur. Przemysław Nysz. Ślubuję. Włodzimierz Siudek. Ślubuję, tak mi to pomoże. Waldemar Stypiański. Ślubuję, tak mi to pomoże. Bogumił Szombor. Teresa Świerbota. Ślubuję, tak mi to pomoże. Wojciech Wilczyński. Ślubuję, tak mi to pomoże. Piotr Wójcik. I Edward Zając, ślubuję, tak mi dopomóż. Przystępujemy do dalszych obrad. Proszę radnych, aby krótko zaprezentowali się zgromadzonej publiczności. I też w kolejności. 36 lat, żonaty, dwoje dzieci. Jestem pracownikiem cywilnego wojska, 6 wojskowości. Gospodarczy pracuje na stanowisku MIŚ do spraw skórowanych. Krzysztof Bączkowski. Wygląda na 50, chociaż trochę na ten większy był od tego czasu. Pamiętam, byłem radny w poprzedniej kadencji, mam firmę prywatną w Ustce i tyle, dwoje dzieci, jedna żona, czasem w młodości. Dziękuję. Adam Czuska. Adam Czuska, 36, żonaty, trójka dzieci. No to tam tylko się boję, bo w każdej kadencji, w której byłem, to było jedno dziecko mi urodziło. Dziękuję, Włodzimierz Siódek.
urodzony w Ustce i wychowany w tej sali i koło tej sali, ponieważ niedaleko mieszkałem, to się zawsze bawiliśmy cały czas. Teraz pracuję jako wychowawca w Akademii Pomorskiej. Trójka dzieci, jest córki i wnuk. Dziękuję. Teresa Świetlota. Aktywna zawodowo w Radzie 3 kadencje. Męża... Aha, przyciska. Teraz będziemy lepiej słychać, tak? Aktywna zawodowo, pracuję w uzdrowisku Łuska, jestem specjalistą rehabilitacji. W Radzie 3 kadencje w latach 1998-2002 przewodnicząca Rady. W poprzedniej kadencji przewodnicząca dwóch komisji polityki społecznej i uzdrowiskowej. Chyba mówiła mężatka, dwie córki. Uważam, że wszyscy mnie tu znają, także szczegóły wszyscy znają, nie będę się rozprawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Wojciech Wilczyński. Wojciech Wilczyński, 37 lat, pracuję w gimnazjum. Żona, jeszcze bezdzietny. To się może zmienić. Kadencja zaczęła dopiero. To właściwie chyba tyle. Dobrze, dziękuję. Piotr Wójcik. Piotr Wójcik. Piotr Wójcik, 23 lata, student prawa i psychologii biznesu, a pracownik Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. A co do moich aspiracji, to chciałem być radnym wszystkich pokoleń, a ludzi starszych, młodszych. Dziękuję. Dziękuję. No i ja, Edward Zając. No niestety senior, 76 lat, w Chustce od 80 roku. Obecnie no, od 10 lat wydaje tutaj miesięcznik Ziemia Chustecka, również inne materiały reklamowo-promocyjne. Jestem już doktorem od niedawna i dwoje wieści dosyć dużo. O, przepraszam, Sombor pokój został. Przepraszam. Nazywam się Bogumił Sombor, 59 lat, zajmuję się żonaty, swoje dzieci, prowadzę działalność gospodarczą. Dziękuję. Teraz przedstawię dalszy porządek obrad.